Cześć, ten filmik nagrywam dla Was nową kamerką Xiaomi Y2. Jest nową wersją chińskiej kamerki, która w tym roku absolutnie wykosiła system. Mam ją już od 2 miesięcy i muszę powiedzieć, że za 1000 zł dostajemy to, co GoPro oferuje za 2 razy taką kwotę. Dostajemy nawet więcej niż w wersji Black, ponieważ kamerka ma ekran dotykowy i robi świetne filmiki w 4K. Zresztą sami zobaczcie. A teraz zapraszam Was na jej recenzję. I tak właśnie wygląda najnowsza kamerka Xiaomi. Teraz na momencie przełączyłem się na aparat cyfrowy, więc macie obraz Full HD i pokażę Wam, jak wygląda kamerka tak z zewnątrz. Zobaczcie sobie, jak ona wygląda. A więc zacznę od tego ekranu dotykowego. Ma rozdzielczość 360 na 640 punktów, więc jest bardziej szczegółowy niż w GoPro Silver. I wielkość 2,2 cala, więc jest także większy i bardzo responsywny. Generalnie ekran to jest jeden z największych plusów tej kamerki, ponieważ można od razu sobie ocenić, jak wyszło dane zdjęcie, czy nawet obejrzeć filmik. Są głośniki, więc można go otworzyć. Co mamy dalej? Tutaj z góry są właśnie te głośniki, przycisk do włączania i wyłączania i do startowania nagrywania albo robienia zdjęcia. Nie ma żadnego drugiego przycisku, tylko jest ten jeden, więc jeśli chcemy się przełączyć pomiędzy, teraz właśnie ją wyłączę, więc wystarczy przytrzymać przycisk i już jest wyłączona. Jeśli chcemy się przełączyć pomiędzy nagrywaniem filmu a robieniem zdjęcia, to musimy skorzystać z ustawień. No ale mamy tutaj 2 mikrofony, więc nagrywa dźwięk stereofoniczny kamerka, dioda, która pokazuje, czy działa, czy nie, no i obiektyw. Akurat do obiektywu mam taką osłonkę, która pasuje od poprzedniej wersji i zawsze ją nakładam, kiedy biorę ze sobą kamerę w jakąś podróż, ponieważ chroni obiektyw, dzięki temu nie mam żadnej ryski. A propos obiektywu, to jest on pozbawiony wady poprzedniego modelu, w którym trzeba było zdjąć przednią obudowę, nieco tutaj rozkręcić te wszystkie mechanizmy wokół kamerki, wokół obiektywu i przekręcić obiektyw tak, żeby była odpowiednia ostrość. Tutaj już ostrość jest odpowiednia po wyjęciu z pudełka. Co dalej mamy? A propos jeszcze wymiarów, to jest nieco większa kamerka niż GoPro, więc te case'y, które mieliście wcześniej do GoPro, tutaj zupełnie nie będą pasowały. Trochę szkoda. No ale można kupić dedykowany case od Xiaomi. Dalej, ten bok jest zupełnie pusty. Tutaj mamy port micro USB, przez który ładujemy baterię. Tutaj mamy standardowe mocowanie do kijka selfie, które też później pokażę. I tutaj bateria. Bateria jest 1400 mAh, jest świetna, starcza nawet na prawie 2 godziny nagrywania w 4K. Jest nieco większa niż w poprzedniej wersji. Czyli tak, w 4K to jest godzina 50 nagrywania, w Full HD to jest chyba 2,5 godziny, tyle mi wystarczało. No a dodatkowo baterie można wymieniać. Wydaje mi się, że w przyszłości powstaną także takie dedykowane ładowarki, w której będzie można na przykład jednocześnie ładować dwie baterie. No i tutaj razem mamy port na kartę micro SD. Niestety kamerka nie obsługuje kart większych niż 64 GB, co już jest trochę bólem, jeśli nagrywamy dużo w 4K, bo zmieszczą się tylko 2 godziny materiału na karcie 64 GB w 4K. No cóż, praktycznie używanie, i próbowałem tego, używanie tutaj karty micro SD 128 GB to jest ból, bo zapisywanie trwa godzinami i często zdarzają się błędy. Skoro już jesteśmy tutaj przy zewnętrznym aparacie, to zobaczmy sobie, jak wygląda menu. Menu jest po angielsku, ale to nie ma problemu, bo jest właściwie bardzo takie obrazkowe i łatwo można się w nim połapać, nawet kiedy ktoś nie zna angielskiego. Ściągając z góry, mamy takie 4 przyciski, to jest Wi-Fi, to jest połączenie z pilotem, którym możemy obsługiwać kamerkę, robienie zdjęć, włączanie, przełączanie się pomiędzy zdjęciami a filmikami. Możemy zablokować ekran, a także wyłączyć kamerkę. Co to mamy dalej? To w lewym dolnym rogu możemy przejrzeć sobie wszystkie nagrania i filmy, które do tej pory zrealizowaliśmy. Akurat ja wyjąłem kartę pamięci, więc teraz nie mam nic do pokazania. Tutaj możemy przełączać się pomiędzy różnymi trybami. Teraz jeśli chodzi o zdjęcie, to możemy robić zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 12 megapikseli. I to jest jakby, można powiedzieć, teoretycznie krok w tył, jeśli chodzi o porównanie z poprzednią wersją, bo w poprzedniej wersji mogliśmy robić zdjęcia nawet 16 megapikseli. Możemy ustalić sobie opóźnienie, naszej zwykły timer i możemy zrobić zdjęcia seryjne, nawet do 10 zdjęć na sekundę. Dalej możemy kręcić wideo,
tutaj wideo, jak już wcześniej mówiłem, nawet w 4K. Jeśli chodzi o inne rozdzielczości, to możemy tutaj je sobie przeglądać, więc możemy robić timelapsy i możemy robić zdjęcia jednocześnie, kiedy kręcimy wideo, ale to już tylko w rozdzielczości 700, ale to już tylko w 2,5K. W 4K nie możemy jednocześnie nagrywać i robić zdjęć. Można wyłączyć także efekt rybiego oka. Więc teraz prawdopodobnie widzicie na ekranie to, jak wygląda zdjęcie robione przy słabym oświetleniu, podkreślam, z rybim okiem i bez rybiego oka. A to tyle, jeśli chodzi o to, jak kamerka prezentuje się z zewnątrz. No i teraz już znowu widzimy się w materiale kręconym Xiaomi, więc znowu w 4K. I teraz pokażę Wam akcesoria, jakie możemy sobie dokupić. Do kamerki, są one produkowane przez Xiaomi, więc po pierwsze to jest taki selfie stick, możemy go sobie bezproblemowo rozciągnąć, wkręcić w kamerkę tutaj za pomocą tej śruby i zablokować. Tutaj możemy za pomocą takiego przełącznika zmieniać to, pod jakim kątem siebie nakręcamy, siebie kręcimy. Dalej tutaj jest, no i też możemy na przykład tutaj bez problemu, jeśli nie zablokujemy, to będzie to nam opadało. Tym ruchem blokujemy i dalej już nie opada, więc jest bardzo duża i bardzo fajna stabilność. Bardzo podoba mi się ten selfie stick. Dodatkowo nie jest jakiś zbyt ciężki. Wyjąłem teraz pilot, który jest tutaj w tym miejscu normalnie. No i pilot standardowo jest na baterii zegarkowej, działa na Bluetoothie. Bardzo szybko się poruje z kamerką, to jest może kwestia 5 sekund, coś takiego. Dużym przyciskiem albo robimy zdjęcia, albo kręcimy film, a tutaj przełączamy się pomiędzy tymi dwoma trybami. Jednak jeśli już na przykład chcemy się przełączyć pomiędzy rozdzielczością albo włączyć jakiś bardziej wyrafinowany tryb, jak na przykład slow motion, no to musimy tutaj już skorzystać z ustawień. Jest taki fajny też paseczek. Generalnie selfie stick bardzo, bardzo na plus. Co mamy dalej? Bezpośrednio do selfie sticka możemy też podłączyć taką obudowę, więc możemy albo wkręcić bezpośrednio selfie stick w kamerkę, albo wkręcić obudowę i zobaczyć wtedy i generalnie zadbać o większe bezpieczeństwo kamerki, jeśli chodzi o różne uszkodzenia mechaniczne albo na przykład o wodę, bo sama kamerka nie jest wodoodporna, tak jak na przykład już się mówi o nowym GoPro, że ma być wodoodporne nawet bez case'a. Tutaj woda, jeśli nie mamy takiej obudowy, uszkodzi kamerę, nie będziemy już mogli nagrywać. Teraz wydaje mi się, że pokażę Wam, jak tutaj jest to z góry, więc jest takie. Tak się ją otwiera bezproblemowo, oczywiście także jeden przycisk. No i teraz zobaczcie, jak wygląda dźwięk, jak się słucha kamerki. A teraz możecie posłuchać, jak Xiaomi nagrywa dźwięk, kiedy kamerka jest wewnątrz obudowy, więc to jest dźwięk taki przytłumiony. No i generalnie, kiedy tylko mam jakieś nagranie, gdzie używam głosu, no to staram się wyjmować kamerkę z tego case'a. Tutaj ta szybka nie jest dotykowa, więc jeśli chcemy na przykład zmienić jakieś ustawienia w kamerce, no to musimy ją za każdym razem wyjmować z tego case'a, bo tutaj możemy sobie dotykać, a i tak na ekranie nic się nie zmienia. No szkoda, bo na przykład Garmin w swojej nowej wersji kamerki sportowej dodaje już case, który przenosi dotyk naszych palców bezpośrednio do kamerki, więc możemy w ten sposób się komunikować. Wcześniej już pokazywałem taką zaślepkę, która jest świetna, jeśli chodzi o chronienie kamery i zawsze ją biorę ze sobą. Polecam Wam także zakupienie takiej silikonowej obudowy, którą możemy także ochronić do pewnego stopnia kamerkę, a jednocześnie nie wytłumiać mikrofonów. Mi na przykład kamerka spadła raz na asfalt i trochę się potłukła, nie jest to może duże uszkodzenie, ale jest taka ryska, którą myślę teraz widzicie na filmiku, która idzie przez obudowę do obiektywu. Generalnie nic się nie stało, no ale wizualnie trochę ucierpiała. Cały czas widzicie teraz, jak nagrywam kamerką w jakości 4K. Obraz jest naprawdę świetny. Jeśli porównuję na przykład to, co nagrywałem kiedyś GoPro w najlepszej wersji, tej czwartej wersji, w wersji Black, no to tutaj jest mniej więcej bardzo podobny poziom, jeśli chodzi o szczegółowość, jeśli chodzi o kolory. No a ta kamerka kosztuje połowę ceny, więc możemy teraz ją w polskiej dystrybucji kupić tylko za 999 zł. To nie jest żadna reklama, tylko po prostu no to jest coś świetnego, że Xiaomi daje nam to, co jakość zdjęć i filmów, którą
GoPro oferuje za dwa razy większą cenę. A wydaje mi się, że mamy nowego króla na rynku nagrywania takiego sportowego i można powiedzieć vlogowania. Co bym w tej kamerce poprawił, to może oprócz tego, żeby obsługiwała jeszcze karty w wielkości 128 GB, żeby obudowa była z dotykowym ekranem, żeby był lepszy jednak dźwięk, bo wydaje mi się, że w tej kwestii można jeszcze poprawić nieco, co pokazał Garmin chociażby, którego obudowa najnowszej kamery nie wytłumia dźwięku, czyli można nagrywać ją bezpiecznie, nawet mając takiego case'a założonego na kamerę. Podsumowując jednak, bardzo podoba mi się to, że jest szeroki kąt widzenia, to jest 155 stopni z tego co pamiętam, jest bardzo bardzo fajna cały czas, kieszonkowa kamerka, którą można bez problemu przenosić ze sobą w podróży. Dosyć wytrzymała, a najlepsze jest to, że jest wytrzymała nie tylko jeśli chodzi o konstrukcję, ale także jeśli chodzi o to, ile może pracować na baterii. Ponieważ 4K nagrywa godziny 50, 2,5K nagrywa 2 godziny 10 minut, a Full HD nagrywa już 2 godziny i 20 minut, więc to jest świetny wynik. Jeszcze raz porównam to ten sprzęt z najnowszym GoPro, które daje tylko chyba 55 minut, jak testowałem ten model w najwyższej rozdzielczości, więc to jest przewaga kolosalna w GoPro. Nie wyobrażałem sobie, żebym mógł cały dzień nagrywać tylko na jednej baterii, a tutaj, kiedy podróżowałem, to bez problemu to się udawało, więc to jest dla mnie kamerka prawie idealna. Za taką cenę mogę wydać tylko jedną rekomendację. Jeśli macie wolne 1000 zł, i potrzebujecie kamerki sportowej, albo nie wiem, kamerki, którą chcecie zamontować pod lusterkiem w samochodzie, żeby wam nagrywała to, co się dzieje na drodze, no to w tym momencie nie ma lepszego wyboru. Pewnie w Chinach będzie nieco taniej, ale tutaj oczywiście płacicie za, oszczędzacie na dodatkowym ryzyku, które jest doliczone do przesyłki. A ja, kiedy oddam tę kamerę po testach, myślę, że sprawię sobie taką wersję na własność. Tymczasem trzymajcie się, no i oczywiście zapraszam was do zostawienia łapek w górę pod tą recenzją, jeśli wam się podobała, a także do subskrybowania kanału, subskrybowania po to, aby dostać już niedługo filmiki z podróży, ponieważ całkiem niedawno wróciłem z podróży po Ukrainie, Mołdawii, Rumunii, Serbii i Węgrzech. Bardzo fajna podróż, nagrywałem wszystko kamerką właśnie tą, której teraz recenzję kończę i wiele fajnych przygód przeżyłem. Więc zasubskrybujcie kanał, żeby dostać powiadomienie o tym, co się tam działo. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.